What's the parsza, pani Magda? Bereshit. Dwartoro przygotowana przez panią Zosię Radzikowską. W święto Simchat Tora czytamy ostatni fragment Tory, parszę Wezot HaBracha, kończąc w ten sposób roczny cykl publicznego czytania Tory. A oto błogosławieństwo, którym pobłogosławił Mojżesz, mąż Boży, synom Izraela przed śmiercią swoją. Pobłogosławiwszy 12 plemion Izraela, wstąpił Mojżesz ze szczytów Moab na górę Nebo i pokazał mu wiekuisty całą ziemię od Gilead do Dan. I umarł tam Mojżesz, sługa wiekuistego na ziemi Moab. Miał zaś 120 lat, gdy umarł. I nie zna nikt grobu jego. I nie powstał więcej prorok w Izraelu jako Mojżesz, którego znał wiekuisty z oblicza w oblicze. I zaraz po tym czytamy z drugiego zwoju Tory parszę Bereshit, pierwszą parszę całej księgi. Czytanie Tory to bowiem niekończący się cykl. Tora zaczyna się od opisu stworzenia świata, która to historia opowiadana jest dwukrotnie. W każdej z nich użyte jest inne imię Boga. Najpierw Elohim, imię wyrażające boski atrybut sprawiedliwości. Później imię Hashem Elohim, co stanowi połączenie atrybutów sprawiedliwości i miłosierdzia. Wszystko w tym świecie, cała natura, powstało mocą kolejnych powiedzeń Boga. Tylko stwarzanie człowieka było czymś odrębnym. Człowiek został stworzony rękami Boga. Ale po co Bóg stworzył człowieka, zapytuje Rashi. Przecież z góry wiedział, jaki on będzie. I odpowiada, ze względu na sprawiedliwych, na tzadikim. Midraszu, na który powołuje się Rashi, Bóg mówi, jeśli stworzę człowieka, wyrosną z niego grzesznicy, ale jeśli go nie stworzą, to jak mogą zeń wyrosnąć sprawiedliwi? Skierował więc drogę grzesznych poza swoje spojrzenie, połączył ze sobą litość i dopiero wtedy go stworzył. Sprawiedliwość nie może istnieć bez Bożego współczucia, wybaczania i miłosierdzia. Cały powyższy fragment cytuję za Pawłem Śpiewakiem. I oto mamy pierwszą parę ludzi, Adama i Ewę, w rajskim ogrodzie Gan Eden. Znamy ich historię, wiemy, że okazali nieposłuszeństwo Bogu, spożywając owoc zakazanego drzewa poznania dobrego i złego. Zostali wypędzeni z raju, aby uprawiać ziemię w trudzie i w pocie oblicza swojego, aż do śmierci. Ale jak pisze rabbi Sylwia Rothschild, nie powinniśmy patrzeć na to jak na tragedię, która nie powinna była się wydarzyć. Po cóż by wiekuisty ustanawiał ten zakaz, gdyby nie chciał postawić przed ludźmi wyzwania, sprowokować ich do działania. Dusze ich były czyste, jak nowonarodzonych, nie znali jeszcze pojęcia dobra i zła. Gdyby zostali w tym stanie, ludzkość nie mogłaby się rozwinąć, a człowiek musiał dorosnąć. Dorastać oznacza nauczyć się wybierać, popełniać błędy, grzeszyć, ale także brać odpowiedzialność za swoje wybory i umieć ponosić ich konsekwencje, a także pamiętać, że zawsze mamy otwartą drogę powrotu. Dusze nasze są darem od Boga, a stworzenie świata oparte o Jego sąd miarkowane jest miłosierdziem. My ludzie jesteśmy rezultatem tamtej sytuacji. Każdy z nas ma skłonność zarówno do złego, jak i dobrego. Jednak zła skłonność też może prowadzić do dobrych skutków, jeśli znajdzie się pod właściwą kontrolą. Każdy ma otwartą drogę powrotu, jeśli oprze swoje zachowanie na zasadach moralnych. Spróbujemy poświęcić tegoroczny cykl motywowi boskiego współczucia, wybaczania i miłosierdzia. Szabat Szalom.